Debata jeden na jeden kandydatów na prezydenta Kielc. Robert Szumielewicz, Witam państwa. Dziś druga część kolejni kandydaci w studiu radia Kielce. Marcin Stępniewski Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Kamil Suchański bezpartyjni Koalicja dla Kielc. Suchański bezpartyjni Koalicja dobry, dla Kielc. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze. To już druga debata kandydatów na prezydenta Kielc. Jak panowie się czujecie w roli rywali? No bo patrząc na kadencję Rady Miasta to często kluby się wspierały w głosowaniach i mówiło się, nikt tego nie potwierdzał, ale mówiło się o cichej koalicji. Panie Marcinie. Myślę, że to zestawienie jest bardzo ciekawe. Ja się bardzo cieszę, że trafiłem na Kamila Słuchańskiego, bo uważam go za godnego rywala do debatowania. Ma różne ciekawe propozycje dotyczące Kielc. Z częścią się zgadzam, z częścią się nie zgadzam i na pewno ta dzisiejsza debata pokaże te różnice, które są pomiędzy nami. Myślę, że ich jest więcej niż mogłoby się wydawać, ale jestem przekonany o jednym, że większość kandydatów na urząd prezydenta miasta Kielce ma na sercu nasze miasto i różnią się. Tylko metody w, w dążeniu do tego celu, do poprawy jakości życia w Kielcach. I wyborcy już 7 kwietnia zdecydują, która z tych metod jest najlepsza. Ja osobiście uważam, że te propozycje, które ja składam, są najbardziej przekonujące. Pokazują to Kielczanie każdego dnia podczas rozmów ze mną, a finalnie zweryfikują to wybory już 7 kwietnia. Pani Kamilu? I no, z Marcinem się często zgadzaliśmy podczas głosowań. Rzeczywiście no, te głosowania o tym świadczą. no To nie jest żadna tajemnica. Wystarczy sobie popatrzeć e, w historię głosowań. E, natomiast e, to, że z Marcinem Stępieńskim, to nie znaczy, że z pisem. Bo Spisowi PiS bardziej było chyba całemu, z wyjątkiem Marcina Stępieńskiego, do pana Wenty i bardziej do okolicy obywatelskiej. Myślę, że tam częściej te głosowania e, wspólne były e, niż z moim klubem. No, na przykład, jeżeli chodzi chociażby o e, szereg uchwał budżetowych, e, czy WPF-ów, tak zwanych, czyli wielu planu finansowego. No to tutaj raczej trzymaliśmy, można powiedzieć, taką sztamę i głosowaliśmy często bardzo wspólnie, czy to na komisjach Finansów, czy na, czy na sesjach Rady Miasta. Po prostu nie dawaliśmy wiarygodności, nie chcieliśmy uwiarygadniać tego, co nam jest przek, przek, przedkładane. No bo rzeczywiście pan prezydent Wenta i jego służby no czasem były to pewne fikcje. Tak przynajmniej z mojego punktu widzenia to, to, to wychodzi. No tutaj myślę, że pan Marcin się odniesie do tej tezy odnośnie Prawa i Sprawiedliwości. Jak najbardziej faktycznie e, często głosowaliśmy wspólnie z panem e, Kamilem Suchańskim. Z Kamilem, bo jesteśmy, jesteśmy na ty, e, jeśli to nie problem, to, to, to możemy taką formułę przyjąć. Natomiast, natomiast e, nie zgodzę się, że prawo i sprawiedliwość było w stanie z panem prezydentem Bogdanem Wentom, bo to środowisko pana Kamila Słuchańskiego razem z Bogdanem Wentom do wyborów w 2018 roku, w, 20, w 2018 roku szło, to pan Kamil Słuchański mówił o o przyja przyjaznej koalicji dla naszego miasta. No i przyjazna koalicja dla naszego miasta wprowadziła Bogdana Wętę na urząd prezydenta yy, i przyjazna koalicja dla naszego miasta doprowadziła, yy, a przede wszystkim prezydent Bogdan Węta doprowadził nasze miasto niestety do ruiny. Czy mogę potwierdzić jedną rzecz? Z jedną, no, że razem szliśmy do, do wyborów. Natomiast no, dość szybko drugi nam się rozeszły. Po prostu pan prezydent Bogdan Wenta zaraz po objęciu urzędu no, przestał traktować program wyborczy, z którym szliśmy do wyborów, jako właśnie program wyborczy, tylko nie wiem jako co. no Bo tak naprawdę jaką książeczkę jakąś, którą wydał, nie wiem, jakieś baśnie braci Grimm, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, ja traktuję poważnie to, po czym się podpisuję. Jeżeli mam coś w programie wyborczym, to jeśli będę prezydentem, to będę to po prostu realizował. Ale no jeżeli popatrzymy na głosowania, to tutaj pozwolę się nie zgodzić, no częściej wyglądało jednak, że, że to właśnie PiS głosował wspólnie, z wyjątkiem właśnie Maciana Stępieńskiego, głosował wspólnie z, z klubem koalicji Obywatelskiej czy przede wszystkim z klubem Bogdana Wenty. Ale to już jest historia, musimy patrzeć chyba w przyszłość. Właśnie, patrzymy w przyszłość i teraz czekamy na wybory prezydenckie. No i oczywiście e, chciałbym także kilka punktów w naszej dyskusji poruszyć z panów programu wyborczego. Zacznijmy może od inwestycji, bo obydwa jej panowie mają jakby w swoim programie inwestycje, przyciągnięcie do Kielc inwestorów, więcej terenów inwestycyjnych w Kielcach, no to tym razem od pana Kamila Słuchańskiego zacznę. Nie no tak, no, jeżeli chcemy zbierać owoce, owoce tego, aby pojawili się u nas inwestorzy, to trzeba zasiać. A to zasianie to polega na tym, aby przygotować tereny inwestycyjne po to, aby inwestorzy mogli tutaj realizować swoje inwestycje. Jeśli inwestor, czy to krajowy, czy lokalny, lokalny może jest bardziej wyrozumiały, bo patriotyzm lokalny go bardziej wiąże, ale to tak nie powinno być, nie powinniśmy tylko na tym bazować. Ale czy to jest lokalny, czy krajowy, czy międzynarodowy koncern chce zainwestować w jakimś miejscu, to oczekuje szybkiej ścieżki, tak zwanej tej legislacyjnej w skrócie mówiąc, szybkiej ścieżki, która pozwoli mu na to, aby od momentu podjęcia decyzji był w stanie to przedsięwzięcie swoje zrealizować. No u nas jest brak, zagosp brak planu zagospodarowania przestrzennego, jest brak infrastruktury technicznej, jest brak dróg, które są, są dojazdowe, po prostu brak terenów uzbrojonych. Więc ja mówię o tym, o tym oczywiście. O czym wielu kandydatów mówi, bo tu nie jest żadna nowość. no Trzeba po prostu tereny inwestycyjne przygotowywać. Obecna władza no, nie patrzyła na to w przychylnym okiem. Dźwięczy yy, mi w uszach taka wypowiedź, nie pamiętam, chyba pani Szypur albo pana prezydenta Wenty, że miasto nie będzie deweloperem. To miasto właśnie ma być deweloperem, tylko nie w zakresie budownictwa kubatorowego, tylko w zakresie przygotowywania gruntów. Bo nie dość, że można pozyskać inwestorów dodatkowo, którzy tutaj zainwestują środki, stworzą miejsca pracy, będzie rywalizacja. O pracowników, w związku z tym płace będą wyższe, to przecież na tych gruntach jeszcze można sowicie zarobić. To pokazują przykłady wielu miast, chociażby Radomia, które uzbroiło tereny i na tych terenach zarobiło, z tego co pamiętam, ponad 100% miało przebicia w stosunku do tych kosztów, które były poniesione na wykup terenów, na uzbrojenie, na przygotowanie tej całej infrastruktury. Ja natomiast w programie wyborczym jeszcze mówię o inwestycjach, o przygotowaniu terenów inwestycyjnych, ale nie tylko pod dużych inwestorów małych czy średnich firmy o, o to mi chodzi. Tylko również mówię o terenach inwestycyjnych dla budownictwa jednorodzinnego, bo Kielce wyludniają się, Kielce się wyludniają z jednej strony, oczywiście młodzi nie chcą zostawać i to jest trend inny, ale to jest zupełnie inny temat, należałoby na ten temat porozmawiać, oczywiście on się w pewnym sensie łączy z tym punktem. Niemniej jednak wyludniają się też dlatego, że te inwestycje pod budownictwo jednorodzinne są przygotowane w okolicznych gminach. I tam mieszkańcy na się wyjeżdżają, tam inwestują, budują domy i tam niestety później płacą podatki. A my byśmy chcieli z tych podatków skorzystać. Jako A miasto. czy nie jest tak, że jednak wolą wyjechać poza miasto, żeby. Mieszkać już, już, według, już poza. Według mojej opinii nie. To nie jest przymus, to jest. Znaczy, to nie jest wola, to jest bardziej przymus. Jeżeli te tereny inwestycyjne byłyby. No, czym różni się osiedle na Bilczy od terenów, od, od, od terenów, tych, które mogą być na przykład w Dyminach? Nie, tam w Dyminach po prostu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma infrastruktury przygotowanej. No, Wójt Buras, no brawo, rzeczywiście potrafi przygotować tereny inwestycyjne pod budownictwo jednorodzinne również, czyli szykuje drogi, odpowiednie przyłącza, plany zagospodarowania przestrzennego i tam można szybko kupić działkę, szybko się wybudować. Tego brakuje w Kielcach. Popatrzmy, jakie są losy osiedla Dąbrowa 2, ile to trwało. I my mówimy o jakimś mitycznym yy, iluś tam hektarach terenów, które powstaną, a myślę, że pan burmistrz Buras to taki teren, który co to, 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 to rok oddaje. A my mówimy o jednej Dąbrowie 2, która powstaje i powstaje powstać nie mogła. No teraz na szczęście przebudowa gazu już nastąpiła i będą te tereny otwarte właśnie pod Swoją Teraz pan Marcin Stępiewski, pan też ma pomysł na inwestorów, między innymi chodzi o malików. Przede wszystkim chodzi o malików. To jest ogromna szansa dla naszego miasta. 80 hektarów terenów inwestycyjnych, które mogłyby tam powstać. Żeby tak się stało, należy utworzyć drogę nowy malików. I to nie jest tak, że ja tylko o tym mówię, tylko podejmowałem już działania w tym zakresie jako radny, bo nie tylko apelowałem i wnioskowałem do pana prezydenta, ale udało się zabezpieczyć środki na koncepcję tej drogi. Taką oczywiście wstępną koncepcję, na bazie której można później stworzyć projekt i na bazie którego można później pozyskiwać pieniądze na ten cel droga Nowy Malików, już mogliśmy o nią złożyć, złożyć wniosek na pozyskanie środków na ten cel, chociażby w ostatniej edycji Polskiego Ładu w zakresie dróg. Pomimo tego, że razem z mieszkańcami zebraliśmy kilkaset podpisów, żeby taka droga powstała, niestety prezydent nie złożył tego wniosku. I wynikało to właśnie między innymi z tego, taki argument był podawany, że nie ma projektu dotyczącego tej drogi w tej formie, która jest akceptowalna przez mieszkańców. A to 80 hektarów terenu inwestycyjnych otworzyło by nasze miasto faktycznie na inwestorów, bo aktualnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że w 2022 roku do Biura Obsługi Inwestora zgłosiło się ponad 70 podmiotów, które były zainteresowane inwestowaniem w Kielcach, i niestety zdecydowana większość z nich została odesłana z kwitkiem, w wyniku tego, że miasto nie było w stanie zaoferować absolutnie żadnych terenów pod inwestycje i byli kierowani do Morawicy, do Piekoszowa, do Zagnańska, czy do Nowin, czy do jakichkolwiek innych gmin ościennych. I to jest trochę tak, jakby przyszedł, prowadził pan redaktor sklep, i przyszedł ktoś do pana sklepu, a pan powiedział: Wie pan, co tam u sąsiada jest lepiej, niech pan, niech pan się skieruje do sąsiada. No, jeśli przychodzi do nas klient, który chce zostawić u nas pieniądze, chce zainwestować swoje pieniądze, chce utworzyć miejsca pracy, chce płacić podatki. To powinniśmy go z całego serca przytulić i zrobić wszystko, żeby te pieniądze u nas zostawił, żeby zainwestował, żeby stworzył te miejsca pracy, bo to będzie napędzało naszą lokalną gospodarkę. Dotychczas tak się niestety nie działo. Powodem tego był właśnie brak terenów inwestycyjnych. Na szczęście prywatne podmioty również wzięły sprawę we własne ręce i tego typu tereny powstają w Dyminach, ale jest również ogromna szansa, żeby powstały na Malikowie. Wcześniej była, były, był spór mieszkańców, czy faktycznie one powinny tam powstać ale aktualnie tego nie ma. Nawet mieszkańcy jak mówiłem publicznie o tym, że to są tereny inwestycyjne przy drodze Nowy Malików to zadzwonili do mnie i proszę mówić to są tereny inwestycyjne na Niewachlowie i faktycznie to jest, to jest prawda, dlatego mówimy o terenach inwestycyjnych na Niewachlowie. To jest motor napędowy dla naszej kielskiej gospodarki, który poprawi sytuację pod kątem pozyskiwania inwestorów, pod kątem płac, pod kątem rozwoju rynku pracy. Powstaną tam nowe miejsca pracy, kielczanie w końcu nie będą musieli wyjeżdżać do dużych miast jak Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa, żeby zarobić godne pieniądze. Panie Maccinie, kiedyś był pomysł utworzenia drogi, wybudowania drogi w tamtych okolicach. Wiadomo jak się to skończyło, mieszkańcy się nie zgodzili, prezydent ówczesny Lubawski zrezygnował. To były właśnie okolice Malikowa I, i myśli pan, że teraz Projekt tej drogi ówcześnie miał prowadzić drogę po drugiej stronie ulicy Malików, przy blokach znajdujących się na osiedlu Slichowice. Aktualna koncepcja, o której rozmawiamy, ma przebiegać przez za ulicą Malików. Po drugiej stronie jezdni. I na to, na to rozwiązanie jest jak najbardziej zgoda mieszkańców. Zarówno Malikowa, jak i nie przewidujemy protestów mieszkańców Ślichowic, bo zwyczajnie droga nie będzie przebiegała przy ich balkonach, ale to powoduje nie tylko otworzenie tych terenów inwestycyjnych, ale również poprawę bezpieczeństwa na ulicy Malików, która aktualnie jest naprawdę niebezpieczną ulicą i niedostosowaną przede wszystkim do takiego ruchu, jaki tam panuje. I to nie jest tak, że zupełnie tam się nic nie dzieje na tych terenach, o których mówimy, bo przy Powstała firma pana Toni. Obok jest firma Smith. I taką, taki przykład Państwu jeszcze podam. Byłem w Jędrzejowie u burmistrza Piszka. Obiechaliśmy Objecha, sobie strefę inwestycyjną Więdrzejowej. Patrzy, w Jędrzejowie jest magazyn naszej lokalnej papierni, bo tak się mówi, tak. Tak się <śm> mówi w Kielcach na tą firmę i Pytam dlaczego? No i okazało się, że firma, która ma dostępne tereny właściwie obok siebie, woli zainwestować w Jędrzejowie pod strefę taką magazynową, zamiast zainwestować w Kielcach. To pokazuje bierność, jaka dotychczas panowała w naszym mieście pod kątem inwestorów, i to zdecydowanie trzeba zmienić. 80 hektarów na Nowym Malikowie, na Niewachlowie, może to zdecydowanie zmienić. W tamtym miejscu też, Panie Marcinie, od lat, przepraszam, Panie Kamilu, bo jeszcze jedno <laughs> pytanie mi się nasuwa. Mówi się o dużym osiedlu. Zachód. Planiści już zaczęli nad tym pracować teraz powoli. To ucicha, czy jedno z drugim się nie gryzie? Absolutnie jedno z drugim się nie gryzie. W kielcach bloki powstają, jak grzyby po deszczu, w różnych dziwnych miejscach, ale na pewno tam, tamten rejon nie jest miejscem do powstawania osiedla, nowego osiedla. Nasze miasto, przypominam, że się wyludnia i mamy niż demograficzny. Więc pytanie, czy tak dużego dla potrzebujemy i pytanie, czy powinno powstawać w jedynej możliwej, dostępnej strefie, w której są tak duże przestrzenie umożliwiające inwestowanie. I tu nie mówimy tylko i wyłącznie o fabrykach przemysłowych, ale mogłyby tam chociażby powstawać lokale wysokiej klasy biurowe. Panie Kamilu, kolejny temat związany z inwestycjami. Obice. Problem nierozwiązany. Wiadomo, lotniska tam nie będzie. Pan, pamiętam już jeszcze jako przewodniczący Rady Miasta rozmawiał z prezesem strefy ekonomicznej w Starachowicach. No i właśnie, i, i co z obicami? Bo mówi się o dużym potencjale, o terenach inwestycyjnych, które mogą dać przyszłość Kielcom, ale nic się nie dzieje. Problem, problem nierozwiązany, ale problem rozwiązywalny. Po prostu trzeba chcieć go rozwiązać. Ja pamiętam, jak ten temat poruszałem z początkiem kadencji, to był początek roku 2019. Potem, tak, pamiętam te rozmowy właśnie z prezesem Starochowskiej Strefy Ekonomicznej i tam była bardzo duża chęć współpracy, czyli współpracy przy tym, aby pomóc właśnie w uregulowaniu stanów prawnych, aby narysować i stworzyć taką koncepcję, w jaki sposób zagospodarować ten teren pod strefę ekonomiczną, pod strefę. Ekonomiczną, ale rozumiano, bo w zasadzie teraz Polska jest cała strefą ekonomiczną. Te przepisy się trochę pozmieniały za poprzedniego rządu, ale przygotować właśnie ten teren pod duże inwestycje, pod nie wiem, jakiś przemysł, czy to automotyw, czy nie, pod dużą fabrykę, pod duże przedsiębiorstwo, które nie tylko w tym miejscu, że tak powiem, będzie płaciło podatki, tylko również będzie oddziaływało na szereg firm, które, które powstaną w kooperacji do tego przedsiębiorstwa. Tam mówimy o terenie około 600 hektarów w jednym kawałku, a w zasadzie w nie, nie, nie dużej, przy niedużej potrzebie scalania tych gruntów jeszcze dodatkowo zapewne by się wykroiło bez problemu 400 czy 450 hektarów. No i teraz zderzmy te obice z, z elementem tutaj yy, Niewachlowa. Yy, wydaje mi się, że jedno drugiemu nie przeszkadza, bo tak, Niewachlów z jednej strony, no to będą podatki wpłacane tutaj, a na obicach po prostu miasto, muszę powiedzieć to brutalnie, powinno po prostu zarobić, czyli powinno tą działkę zbyć z należytym zyskiem. Yy, takim, który z jednej strony będzie godziwy dla miasta, a z drugiej strony będzie kołem zamachowym nie tylko dla Kielc, tylko głównie będzie dla całego województwa. Czyli sprzedać inwestorom? Sprzedać inwestorom, wynająć, sprzedać. Przede wszystkim bym myślał o tym, żeby w to zaangażować jakąś agencję albo agencję rozwoju przemysłu. Mam na myśli agencję państwową, dlatego, że to tam pukają przede wszystkim mocni inwestorzy i ja, dochodzi, ja dochodziłem do takiego wniosku, jak rozmawiałem z panem prezesem Marcinem Perzem, że no, Kielce mają, tak jak Tutaj Marcin zwrócił uwagę. No my mamy za słabe to biuro obsługi inwestora. Do nas nie dość, że sami nie potrafimy pozyskać albo oferujemy jakieś działki w, w okolicznych gminach. No to do nas się nie zgłosi duży inwestor z do zasady, no bo na jak nas znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o Agencję Rozwoju Przemysłu czy Strachowską St Strefę Ekonomiczną, tam duzi inwestorzy pukają. Pukają duzi inwestorzy, którzy szukają terenu 100, 150 i 200 hektarów. Takich terenów w Polsce przygotowanych nie jest zbyt wiele, żeby nie powiedzieć, że nie ma w ogóle. Więc jeśli byśmy taki teren przygotowali, takie 450 450 hektarów, to z tego co wiem, taka komercjalizacja trwałaby po prostu dosłownie kilka lat, bo przynajmniej w poprzednim okresie, bo ta koniunktura była. Mam nadzieję, że, że dalej będzie, bo świętokrzyskie czy Kielce na mapie polskiej naprawdę jest dobrze położone i to z wielu względów. Pan Marcin Stępniewski. Pana pomysł na obice i rozwiązanie tego no problemu, bo trzeba powiedzieć, że to jest problem. Nie do końca zgadzam się z Kamilem słuchańskim w zakresie tego, że tak łatwo utworzyć w tamtym miejscu strefę inwestycyjną. Przede wszystkim z tej przyczyny, że faktycznie około 450 hektarów ma uregulowany stan prawny, 460, natomiast pozostała część podlegała wywłaszczeniu. I w związku z tym mamy ten teren z takimi jak dziurami w serze ...i bardzo ciężko będzie sprzedać nawet kilku hektarowy grunt, jeśli na jego środku będzie teren wywłaszczony pod lotnisko, co do którego będą roszczenia pierwotnych właścicieli, jeśli będzie przeznaczony na zupełnie inny cel. Natomiast propozycją, którą my składamy jest utworzenie największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i to nie są mrzonki, to są koncepcje, które już zaczęły się pojawiać w 2017 roku jeszcze podczas poprzedniej kadencji naszego samorządu, ponieważ największa farma fotowoltaiczna w Polsce... To zupełnie nie przeszkadza utworzenie jej w miejscu, gdzie mamy takie dziury w serze w, w nieruchomościach. Co, Ale mogło... co nam to da? To nam da, nam da nam to około 10 milionów złotych z dzierżawy tych gruntów, a jednocześnie nie pozbędziemy się tego terenu, gdybyśmy w przyszłości chcieli go przeznaczyć pod strefę inwestycyjną, gdyby te grunty były uregulowane, gdybyśmy chcieli go przeznaczyć pod lotnisko wojskowe, bo takie koncepcje również się pojawiały. Gdyby kiedyś może w przyszłości przyszła potrzeba wybudowania pod Kielcami lotniska, również te, tych gruntów byśmy się nie pozbyli. Jeśli teraz zaczniemy wyprzedawać, to zarobimy <laughs> niestety tylko raz na sprzedaż nieruchomości. To są tereny znajdujące się poza Kielcami, więc nie będziemy mieli dochodu z tytułu podatku od nieruchomości z tych gruntów. Nie będziemy mieli dochodów z tytułu podatku CIT płaconych od firm, które tam będą prowadziły swoją działalność. Nie będziemy mieli dochodu z tytułu podatków PIT, jeśli to będą pracownicy, którzy nie będą pochodzili z Kielc. Dlatego to jest jedno, jedna z propozycji na rozwiązanie tego problemu, problemu łowis, bo niewątpliwie to jest problem. Również problem jest brak infrastruktury, o której mówił na samym początku pan Kamil Słuchański. Kamil Słuchański, przepraszam, możemy na taką formę przejść, o której mówił Kamil. W obicach tej infrastruktury zupełnie brakuje i niestety inwestycje, to, że nie będą zainteresowani gruntami, które takiej infrastruktury nie mają. Przy tworzeniu farmy fotowoltaicznej to podmiot prywatny byłby odpowiedzialny za jej stworzenie i to podmiot prywatny wpłacałby pieniądze do miasta za wydzierżawienie tego terenu, a blisko 500 hektarów licząc stawkę za dzierżawę, którą weryfikowaliśmy z ekspertami około 20 tysięcy złotych za jeden hektar daje 10 milionów złotych dodatkowych dochodów do budżetu, a jednocześnie nie wyzbywamy się możliwości przeznaczenia tych terenów w przyszłości na zupełnie inny cel. Pan Kamil no i tutaj krótko. muszę odnieść mam zupełnie inny pogląd. Dobrze, na to. proszę bardzo. Z tego, I co wiem, było to już badane przez firmy, które zajmują się fotowoltaiką, i one tego odstąpiły. Można powiedzieć, nie dążyły dziury w brzuchu panu prezentowi. A ponadto tutaj, no jednak, ja sobie to lubię wszystko policzyć. Pan powiedział, panie Marcinie, że to jest 10 milionów rocznie. To ja bym wolał dostać od razu, bo mniej więcej za jeden hektar możemy dostać między miliona dwa. To wolałbym od razu dostać 450 milionów. Ale absolutnie to są kwoty, przecież to są yy, pola. 100 zł za metr. To są, nie, 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 absolutnie, to są zupełnie, no tak. ale absolutnie. Ja nie to mówię są, 300, nie mówię to 400. To są zupełnie, to są zupełnie nie, no, no. wyciągnięte z kosmosu liczby. Panie Marcinie, Pan absolutnie mówi, tam nie tym... ma możliwości przyłączenia tego. Tak, absolutnie, nie absolutnie tak się z tym nie A zgadzam. A trochę na energetyce się znamy. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Że się znam na energetyce? Nie, absolutnie <laughs> się nie zgadzam z tym, że w takiej cenie byśmy sprzedali te grunty. Oczywiście możemy zakładać nawet i 4,5 miliarda. Nie, nie, Natomiast 100 zł. Nawet, nawet, natomiast, natomiast to są pola i niestety nie panowie, uzyskamy nigdzie 100 tutaj... zł za więcej, ale myślę, że zostanie nam to 100 zł. Za ten teren lepiej, żebyśmy mieli dochody regularne z tego tytułu, niż wyzbyli się terenu, który może w przyszłości i, mieć znacznie tutaj, większą wartość. Mniej więcej stopa zwrotu inwestycji liczy się w granicach 8 do 12 lat. My mówimy tutaj o tych wartościach, o których powiedziałem, 45 razy możemy dostać więcej. Czyli ale to nam się jest, nie opłaca Możemy przyjąć dobrze, i 80 nie, Ale to jest nieprawda. To jest nieprawdziwa, nieprawdziwa dana. I ja nie mówię o tym dlatego, że ja jestem specjalistą od nieruchomości, tylko ja analizowałem ten temat no ja nieruchomości. też jest takie po 500 Pan, po 600, ja, ja, nie ja myślę, że ja tylko, no tylko to nie są Kielce. Ja myślę I ja myślę, że nie obrali się, się na mnie. Ja myślę, że nie obrali się na mnie były dyrektor Urzędu Miasta Filip Pietrzyk, z którym rozmawiam o stawkach za te nieruchomości. Jest to najlepszy specjalista w województwie no, zakresie to dobrze, w zakresie dobrze, nieruchomości. W zakresie nieruchomości. I na tym skończmy. Zostaniemy Marcin, na tym Marcin w, w Teraz przypuszczam, zdaniach. że też... Czy są będą, różnice będą, nami. Tak, są różnice i przypuszczam, <laughs> że przy tym temacie też będą. Pan Kamil Suchański, bezpłatna komunikacja w Kielcach. Czy jest co w ogóle potrzebna i czy Kielce na to stać? I, I skąd taki pomysł w ogóle? Potrzebne jest, bo mieszkańcy tego chcą, bo to jest dobre rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które z sukcesem jest wprowadzonych już, jest wprowadzony w wielu miastach Polski. Już blisko 2 miliony mieszkańców Polski podróżuje za darmo na terenie swojej gminy czy powiatu, bo nawet i tak też jest. W Lubinie, który ma dochody mniejsze, niższe na jednego, na jednego mieszkańca niż w Kielcach, funkcjonuje z sukcesem od ponad 10 lat. W Kaliszu, który też dochody ma mniejsze na jednego mieszkańca. Funkcjonuje od ponad roku. To jest rozwiązanie możliwe do wprowadzenia. Trzeba tylko chcieć, nie ma żadnego problemu. Pan Marcin Stępniewski. Oczywiście jest to ciekawa propozycja. Natomiast ja już podczas jednej z debat powiedziałem, że jeśli Kamil Suchański przedstawi wyliczenia, to jak najbardziej, jeśli to ja zostanę prezydentem, to również jestem w stanie rozważyć ten pomysł. Natomiast w oparciu o poprzednią dyskusję obawiam się, że te wyliczenia mogą być niestety błędne. Nie, no to i przedstawiam, proszę bardzo. Na no, temat jest dość prosty. Z biletów zbieramy 38 milionów brutto. Z aglomeracyjnych z tego jest 6 milionów, to jest 32 miliony. Po odjęciu VAT-u zostaje nam około 29 z haczykiem milionów złotych z biletów. To, co ściągamy. To jest koszt ściągania, kwot z biletów bez kosztów druku biletu, prowizji za te bilety, w całej tej infrastruktury obsługi, etc. Obsługa 3,6 miliona kosztuje utrzymanie. No nie, w sumie, jest utrzymanie. w sumie jest 11, bo to tak zależy jak patrzy. Cały ZTM kosztuje nas 11, więc nie wiem, czy akurat... Ale utrzymanie, ja mówię o utrzymaniu systemu biletowego. No tak podaje ZTM i tak powiem przykład Kalisza. Kalisz zakładał, że będzie dopłacał do komunikacji bezpłatnie, jak ją wprowadzą kwotę X, a okazało się, że nie dopłacił więcej niż 1 trzecia ja X-a. Ja zakładam dwie rzeczy. Przede wszystkim, że kiedyś na to stać, bo będzie trzeba z budżetu miasta dopłacić trochę, w najgorszym wariancie, trochę, troszeczkę może więcej niż 1% dochodów miasta, tyle by trzeba było dopłacić do tej bezpłatnej komunikacji miejskiej, bo pamiętajmy, że ona kosztuje nas w sumie ponad 100 milionów, w tym momencie 110 milionów złotych, a nawet chyba ponad, więc będzie trzeba podjęcie, abyśmy to wszystko sobie policzyli, ile dopłacamy, ile to zbieramy. To, to jest troszeczkę ponad 1%. Tylko ja mówię o czymś innym. Jeżeli to będzie dla kieczna w pierwszym etapie wprowadzone, to ja zakładam, że przybędzie nam baza podatników a z podatku PIT udział w podatku PIT miasto Kielce w tym roku planuje zebrać 300 milionów złotych. Jeżeli byśmy to podnieśli o 5%, to proszę zobaczyć, jakie to są kwoty. To w zasadzie można powiedzieć, prawie się do bilansu, bo to 15 milionów już. Czyli tutaj widzę wielkich mhm. różnic. Nie ma jeszcze pewnych... No ma jest... ja, 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 ja jeszcze oczywiście się odniosę. Jeśli te wyliczenia nie, wpo, nie wpływałyby negatywnie na i w, w wdrożenie bezpłatnej komunikacji miejskiej na ilość autobusów kursy, kursujących po kielskich ulicach, to jak najbardziej Taki chętnie... Jest plan. to jak najbardziej, jest plan. To jak najbardziej, to jak najbardziej chętnie, gdy zostanę prezydentem, skorzystam ze wsparcia Kamila Słuchańskiego w tym zakresie. Jak najbardziej się temu tematowi przyjrzę. Czy Kamil Słuchański zostanie wiceprezydentem? No, no myślę, że to, myśl, my, my, myślę, że to wcz za wcześnie na tego typu rozmowy. Natomiast jak myślę, najbardziej, że to bardzo mało prawdopodobne. Jak, jak tak najbardziej, będę, jak jak najbardziej będę, będę się temu tematowi przyglądał, ale warunek jest jeden. Nie może to być realizowane kosztem obcięcia linii autobusowych. Niestety Kielczanie po tej remarszutyzacji, którą była dokonana w Kielcach, z odległych od centrum miejsc. Bardzo często są niezadowoleni z, z tego, co się stało i są niezadowoleni z tego, że ukrócono im i obcięto de facto linie, którymi mogli dojechać do szpitala, na bazar miejski, czy nawet dzisiaj podczas Komisji Edukacji rozmawialiśmy na, na temat tego, że do Liceum III Elonorwida uczniowie z różnych części miasta nie są w stanie dojechać. Możemy o tym rozmawiać pod warunkiem, że nie obniży nie, to. Jest po prostu to w jaki sposób była wprowadzana? Jak została wprowadzona to w ogóle? No, to o czym mówić. Panowie, no i teraz czas nas goni. Jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, no ale teraz Tylko będziemy jeden? się. No niestety 17 się zbliża. <grym> Pozostało nam kilka minut. Kielce mają kilka programów profilaktycznych, które się sprawdzają. Doskonale wiemy, czy szczepienia. Przeciwko meningokokom, szczepienia przeciw grypie, HPV i tak dalej. No ale dane są alarmujące. Mamy na przykład bardzo zły stan psychiczny młodych ludzi. To nie tylko seniorzy. Mamy seniorów, którzy pozostają w domach. Kluby seniora tego nie rozwiążą. Co panowie by zrobili, gdyby zostali panowie, któryś z panów by został prezydentem? Zacznijmy. Od pana Mateusza Chodniewskiego. Okay. <todgłosy> <głusza> <todgłosy> jak najbardziej opieka psychiatryczna dla młodych ludzi, no bo to jest de facto opieka psychiatryczna takie wsparcie psychologiczne e i rozszerzenie jest jak najbardziej potrzebne. Już jako do zgłaszali się do mnie rodzice Młodych osób, czy również dziadkowie młodych osób, które nie mogły otrzymać opieki na wysokim poziomie w tym zakresie w naszym mieście. I to jest poważny problem, który dotyczy nie tylko naszego samorządu, ale dotyczy przede wszystkim młodych ludzi, którzy często popadają w depresję, trzymają różne problemy w tym zakresie ze względu na, na sytuację, jaką, jaką mamy na świecie i te problemy, z jakimi muszą się aktualnie borykać. Więc tego typu wsparcie jest jak najbardziej potrzebne. Jeśli będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych na te tego typu cel, to jak najbardziej będziemy to robili. Ja jestem zwolennikiem powołania specjalnej komórki w mieście, która będzie mogła pozyskiwać i wspierać różne instytucje w mieście w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jeśli pojawią się na to środki zewnętrzne, jak najbardziej będziemy je pozyskiwali, jeśli uda się wygospodarować je w budżecie miasta bez pozyskiwania środków zewnętrznych, jak najbardziej jest to cel, na który nie tylko powinniśmy, ale musimy znaleźć pieniądze. Panie Maccinie i 15 sekund seniorzy. Seniorzy, w tym samym kontekście, czy. To tak, też też opieka dla seniorów. Opieka dla seniorów i programy wspar... I wyciągnie... wsparcia. I, 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 progr... I programy wsparcia. Jak najbardziej opieka dla seniorów również w tym zakresie jest potrzebna, ale my proponujemy jeszcze jeden program Miejskiej Rehabilitacji Ruchowej dla seniorów, nazywający się Zdrowa jesień życia. I na to środki już są. Miasto pozyskało 15 milionów złotych na tego typu wsparcie właśnie dla seniorów i jeśli to ja zostanę prezydentem. To część z tych środków zostanie właśnie przekazanych, przekazanych na miejski program rehabilitacji ruchowej, bo seniorzy zasługują na to, żeby w jesieni swojego życia mogli żyć zdrowo, mogli się bezpiecznie poruszać, przemieszczać i być sprawnie ruchowo. I Pan Kani no to Ameryki nie odkryje, więc nie chce się w dużej części powtarzać, ale rzeczywiście seniorów przede wszystkim trzeba aktywizować. Trzeba, żeby oni sobie to miesięcę spędzali aktywnie, nie w domu, więc stąd te kluby seniora, które są, robią wspaniałą robotę. Też miasto musi się bardziej skupić na likwidacji barier, które są barier architektonicznych. Mam na myśli tutaj barier dla osób z niewydolnościami jakimiś ruchowymi. No i tak na przykład, chociażby taki pierwszy przykład z brzegu, no, no trzeba szybko zrobić trzy windy, które są potrzebne tutaj przy naszym dworcu PKP. Ja to też postulowałem do pana prezydenta Wenty, była mowa, że może jedna, no nie, no bez sensu, no trzeba takie rzeczy rozwiązywać po prostu, no bo o tych seniorów naszych trzeba dbać. A co do psychiatrii, co do psychiatrii, no liczę tutaj na fundusze zewnętrzne, natomiast na pewno miasto ma dużo do zrobienia. Chciałbym być w takim komfortowej sytuacji, jak prezydent Lubina Robert Raczyński, który wybudował szpital psychiatryczny, tak, przy wsparciu funduszów. Funduszu, funduszy od, um, od Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Mam nadzieję, że może i w Kielcach to się wydarzy. Kończymy, drodzy Państwo. Od Marszałka Dzie oczywiście święto wszystkiego. Dziękuję bardzo <laughs> za uwagę. Dziś gośćmi Radia Kielce byli Kamil Słuchański, Słuchański bezpartyjny, Koalicja dla Kielc. Dziękuję, panie rektorze. dziękuję. Do I Marcin Stępniewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dziękuję.